Ola. Nie pasuje. To miś. Gdzie Lala? Scarlett szuka. Co Scarlett pokazujesz? Gdzie Lala? Nie, nie tu miś. Co tam pokazujesz, Scarlett? Kwiaty? Są kwiatuszki? Ty co? Są tam kwiaty, masz rację. Są. No, no super, ostatnio zaczynam się pokazywać. To się zaczyna spontanicznie, mnie nie zaczyna, bo... Że ona tym palcem zaczyna. Było u niej z pokazywaniem. Wiem. No a to jest taki właśnie kamień milowy w całym rozwoju dzieci, więc jakby można... Czego tutaj widziałam dzisiaj? Nie, tu nie pasuje. Nie. Tu! Trzeba kopiować, że nie, że kłaść na tak, na rękę, albo tak palcem samo jak pani, tak. Na rzepkę, zobacz. Scarlett, tutaj. Tu. Taki, ale oczka patrzą. Taki, tu. Masz. Brawo, tak. Świetnie, Scarlett, to zrobiłaś. Pasuje. No, pięknie. Daj paluszek. Brawo, Scarlett. O, i wystarczy, że powiem daj paluszek i ona już go nie daje. Wcześniej było tak, że dawała całą rękę, a teraz już wyodrębnia ten palec. Daj paluszek. I jeszcze pokazuję, że chcesz więcej, tak? Ojej. Lala, lala. Co tam masz? Tam nic nie ma. Ale oczka patrzą. Pięknie. Lala, lala. Lala. Tu jest lala. Tu jest lala. Gdzie miś? Miś? Miś, gdzie pasuje? Gdzie? Tu, brawo, pasuje. Kto? Kto to jest? Nie macham. Kto to jest? Opowiadamy. Miś. Tu miś. A gdzie Lala? Pokaż paluszkiem, Scarlett. Gdzie jest Lala? Gdzie Lala? Paluszkiem pokaż. Zobacz, gdzie jest Lala? No, nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że jak ja, ona bardzo tak wymaga udania, żebym ja ją na przykład cieniował, nie? Wiem. Z tym też trzeba uważać. Tak żeby samo jak nie... ja robię z na przykład jej rączką. To jest też trzeba dozować, bo ona też może się nauczyć tego. Że wszystko za nią robi. Tak. I że nie trzeba, ona nie musi tego pokazywać, bo ja wezmę tę rękę i to zrobię za nią. Więc z tym też trzeba bardzo ostrożnie. Daj. Dziękuję. Polecenie daj już jest bezbłędne. Na tym ile czasu, nie? Daj, żeby to tak tylko wykrzesać. Dawaj, ja jestem za. Brawo. Jest, udało się. Daj. Dziękuję. Dobra, to gdzie są lale? Wrzucimy je tutaj. Zrób bam. Ale bam. Bam. Pięknie. Bam. Oj, ciśnie, sprzątasz. Oj. No fajnie, no. Brawo. Dobra, a teraz wrzucamy misie. Będą misia, proszę. Zróbba. Pięknie, Skarle. Bam. Brawo. Jak bijemy brawo? Brawo. Jak Scarlett bije brawo? No brawo. Tak brawo. Prawie wiesz jak. Pokaż łapki. Daj rączki. Ty wiesz jak, Scarlett. Daj drugą. Jak robisz brawo? Jak robimy brawo? No tak. Brawo. Tak, a piątka? Jak robimy piątkę? Przepiątkę.
Czyli piątka. Piątka. Super. Właśnie na początku też z nią do... Jak zrobimy kotka? Aha. Popatrz sobie najpierw. Martyna pokaże. Miau. Kotek? Miał kotek. Zobacz. Tak. Pasuje. Miau, miau. Kotek. Teraz Skarlet. Połącz. Miau. Jest kotek. Brawo, Skarlet. Miau. Kotek. Nie ma kotka? I teraz już powinien zrobić, czy nie? I co on nas zrobi? Skarlet. No, co robisz z kotkiem? Zobacz. Kot. Razem. Kotek. Pasuje, Skarlet. Pasuje. Zrób kotka. Zrób. Koko. Kura. Teraz Skarlet. Skarlet teraz. Skarlet, popatrz. No brawo, będziemy bić jak zrobisz. Koko. Teraz ty. No połącz. Pięknie, Skarlet. Cię pomaliasz po panie, teraz musisz dopasować. No. Tam daj. Proszę, daj kota. Daj kota. Daj. Dziękuję. Dziękuję. Brawo. Dzięki, Skarlet. Sprzątamy. Sprzątamy. Martyna jedzie do następnego dziecka, wiesz? Skarlet. Bo jest to małe. O, brawo! Skarlet, brawo! Ładnie jeździ dzisiaj. Zawracamy? Patrz. Zawracamy? Tak, jeszcze raz, no. Brawo, oddychaj się mocno. No. Super. Tu podnosimy, bo tu jest minus stopień. Łazieneczki, aż do łazienki. Tu zawracamy, bo w łazience nie ma miejsca. No. Jeszcze raz. Dawaj. Nakierujemy dobrze. Tak. Opa. Idziemy. No. Zawracamy? Jeszcze raz? Zobacz. No świetnie. Próbuj teraz bardziej sama. No, do przodu. Sama. Sama próbuj, no. O tak. Ja cię troszeczkę będę popychał. No. Aha, okej. Teraz. Teraz, no. Brawo. Zawracamy. No i on się suszy, kocyk, wiesz? On się musi wysuszyć. Nie wiem, czy on jeszcze potrzebuje, żeby trochę. No, jedziemy. Mocno, popychaj się. O, pięknie to robisz. Pięknie, tak. Wow, jak ładnie, skale. Jak wzorowo. Super, no. Świetnie. Tak, no.
ciebie. Takie postępy robisz na hulajnodze. Świetnie. Naprawdę. No, będziesz profesjonalistką. Naprawdę. Jeszcze, no. Ćwiczymy trochę. Ładnie zjadłaś ogórcika, bananka, masz dużo siły, herbatki wypiłaś. Ćwiczmy jak najdłużej, aż się zmęczysz, nie? Później książeczki pani Cieszyńskiej. Co jeszcze? Książeczki, może pioseneczka jeszcze pokaż się. Aha, i jeszcze może do cioci zadzwonimy, przeszkadzamy jej, co? W Toronto. Tak. Do cioci, na drugi koniec świata. Spróbujemy zadzwonić, zobaczymy, czy znajdzie do nas 5 minutek. Nie? Świetnie skaradnie idzie w tej hulajnodzie. Zawracamy. Jeszcze raz. Brawo. Czekaj, bo jedziemy w stół. Tak prosto. Brawo, no. Scarlett.